No witajcie koniki, pora wam też zjeść i za niedługo przyjdą wasze właścicielki. I wszystkie są już najedzone, tak. Pianka. Pora wstawać. Ja nie chcę wstawać. Oj no weź. Pozwolę dziś ci spotkać się z Luną, tylko proszę wstań. Już, już. A, i zjedz śniadanie. Zjadłam! No dobra. No, to co, jedziemy w trening? Niestety wolę normalny trening, ale okej. Okay. Rosalie, Rosalie, zaczekaj, proszę, mogę jechać z tobą w teren? Jasne, nie mam nic przeciwko. Ja szybko uszykuję Lili i będziemy iść. A myślisz, żebym mogła dziś wziąć piankę? No wiesz, ostatni teren to miała przed wakacjami. Jasne, bierz. Tak, 10 minut, 15. Pomogę ci. Będzie szybciej. Oj, nie musisz. Ale z chęcią przyjmę twoją pomoc. Szybko nam poszło. Jasne. Ej, a wiesz, że dziś jest Halloween? Tego to akurat nie wiedziałam. No to co, idziemy? Tak, ale tak szczerze mówiąc, moja rodzina nigdy nie obchodziła Halloween, więc pewnie dlatego nie wiem. Jedźmy już. Ej, Rosalie, poczekaj trochę. Oj, sorry, za mocno mu łydę dałam. A, okej, okay. Nie, bo piękna, strasznie mi się wlecze. Mamo, cieszę się, że pojechałyśmy w teren. Będziemy może galopować? Raczej nie, bo jest pianka i nie mamy za bardzo miejsca i czasu na to. Co ty na to, żebyśmy pojechały do lasu? Możemy, ale całego byśmy nie przeszły. Dobra, to chodź. Poczekaj! O Boże, jaka wysoka trawa! Trawy się boisz? No chodź! Strzeżcie się lasu! Rosalie! Nic mi nie jest? Halo? Nie, nic mi nie jest. Idę łapać Ravena. Prot, prot! Spokojnie! Już, wszystko dobrze. Ach, dziwna jest ta polana. Chodźmy. Na pewno chcesz jechać do tego lasu? Nie, byłam tam tylko raz. Chcę się nauczyć tutejszych ścieżek i wejść. I w ogóle chcę mieć bardzo fajne tereny. No dobra, a myślisz, żebym mogła puścić piankę? Jeśli ci nie ucieka, to jak najbardziej. Ale teraz serio, chodźmy do tego lasu, bo już się ciemno robi. O, tu już się zaczyna las. Zróbmy sobie postój. Dobra. Lili, muszę ci coś powiedzieć. No, co się stało? Pamiętasz, jak się gdzieś przestraszyłem? Tego królika? No. Nie tyle, że się spłoszyłem, ale on mówił coś takiego. Strzeżcie się lasu. Nie wiem, o co w tym chodzi. Powiedzieć to łatwe. Strzeżcie się lasu, bo po prostu mamy tam nie wchodzić. Ale to jest las, prawda? No właśnie, a w nasze panie chcą tam iść. Cio, ja nie idę, nie idę. Śpianka, nic się nie dzieje. Może on tylko sobie tak żartował? Nie sądzę, ale... Sami możemy to sprawdzić. Chodźmy, bo zaraz koniec postoju. Jo! No chodź! Pianka! Pianka, chodź! Ojej, nawet nie wiedzą, w jakiej kłopoty się pakują. O Boże, ale zimno się zrobiło. Mogłabym się cieplej ubrać. No ja też. Wiesz co, może to nie był za dobry pomysł jechać tu. No oczywiście, że to nie był dobry pomysł. Wracajmy już.
Nie chcę cię martwić czy coś takiego, ale bardzo szybko się ściemniło i nie za dobrze pamiętam drogę do domu. Żartujesz sobie. Nie, teraz jestem w 100% szczera. Wiesz co, dziękuję. Chodź, musimy się trzymać razem. Jedź za mną, może uda nam się znaleźć jakieś schronienie na noc. Sobie myślisz, że ja w nocy, w Halloween, będę nocować w lesie? To się naprawdę mylisz. Chyba lepszego wyjścia nie mamy. Sorry, czy ci się to podoba, czy nie? Ja wracam do domu. Pa. Olivia, nie powinniśmy się rozdzielać. Na pewno. Olivia! No, to kochany, zostaliśmy sami. No dobra, trzeba znaleźć schronienie. A! Pomocy, pomocy! Olivia? Olivia? Lili? Bianca? O nie! Ej, spokojnie, Raven. Dalej. Wow. Dalej, Raven. Olivia? Olivia? Rosalie. Och, Rosalie, przepraszam cię. Proszę, nie rozdzielaj mi się już. Dobra, ale mam ważniejsze kłopoty na głowie. Mam szczęście, że Raven mi jeszcze nie zwiał. Musimy jak najszybciej odnaleźć Lili i Piankę. Wiem, że to są moje konie, ale... Myślisz, że to normalne, że stoi tu ogromny, przerażający dom? No, chyba raczej nie, ale powiem ci, że kiedy byłam tu ostatnim razem, go tu nie było, przysięgam. Byłam prawie w całym lesie, bo wybrałyśmy się z Amber na rajd. Ale serio, on tu nie stał. Coś mi się wydaje, że Halloween i ten dom są jakieś dziwnie połączone. Ale wolę nie wiedzieć. Wiesz co, lepiej zmywajmy się z tego miejsca. Też tak uważam. Chodź, skakuj za mną na Ravena. Chodź. Pianka, Lili. Wyjście. Zamknęło się. O co tu chodzi? A, duch! Co, gdzie duch? Gdzie jest wyjście? Chcę z tego wyjść. Pomocy, pomocy. Już, to tylko pani i koleżanka pani. Olivia, gdzie ty widziałaś tego ducha? Spuszczałaś mi tylko konia. Ale ja nie kłamię, ja naprawdę widziałam tam ducha. Na pewno. Ale Rosalie, no... To jest ostatni raz, kiedy cię biorę za słowo. Raven, Raven. Trzeci raz z niego spadłam. Czy ten drugi? Nie wiem. Może w tym domu znajdziemy jakąś pomoc. Ja mam naprawdę jakąś nienormalną koleżankę. Oglądałaś kiedyś jakikolwiek horror? Nie. O, to tym bardziej powinnaś wiedzieć. Zawsze w horrorach, kiedy jest się w lesie i widzi się jakiś tajemniczy dom jak ten, to powinno się uciekać jak najdalej stąd. Od tego domu. Dodatkowo widziałam ducha i mi się serio nie przewidziało. I nie mam żadnych halucynacji ani z tych rzeczy. Ja naprawdę go widziałam. To po pierwsze. A po drugie, ten dom może być nawiedzony i mogą być tam paranormalne rzeczy. Więc radzę tam nie próbować wchodzić. Ali, gdzie ty jesteś? Rosalie! A, stada mnie to perzy! Co? Ej, ty. Gdzie jesteś? Opowiedzieć ci historię tego oto domu? Nie, kim ty jesteś? Ty jesteś duch. Ty jesteś duchem, duszą. Czy gdzie jestem? Ja chcę dostać, ja chcę z domu, ja nie chcę. Ja już wolę mieć jakiś głupi trening, niż się słodarany w lesie. Uspokój się. Już wolę usłyszeć tą tajemniczą historię. No. Kurde, odechciało mi się opowiadać. No weź. Ale nadal się ciebie boję. No dobra, opowiem ci kawałek. Czemu nie całość? Nieważne! A więc tak. Kiedyś pewna rodzina mieszkała tu. Wybudowała ten dom. Ale kiedyś
kiedy jeszcze tu ten dom nie stał, było tu coś innego. Był tam cmentarz. Cmentarz? Mogę opowiadać? Tak, tak. Ten cmentarz nazywał się cmentarzem zapomnianych, ponieważ wszystkie dusze, które zostały tam pochowane i tam się tam zostały uwięzione, ponieważ ich bliscy, rodzina o nich zapomnieli lub się w ogóle nie znali. Ale to nie wszystko. Kiedy to państwo osiedliło się w tym oto domu, przez pierwsze 2 miesiące było spokojnie, ale potem zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Niektóre rzeczy znikały, a niektóre znikały i się nagle znajdowały w bardzo podejrzanych miejscach. Te osoby bały się, ale niezmiernie bardzo pragnęli mieć zwierzątko. Ich córka była koniarą, więc kupili konia. To było bardzo blisko Halloween. W sumie ich córka miała urodziny w Halloween, ale to nie tyle. Mieszkali tam rok, dwa. I znikanie rzeczy już ich nie ruszało kompletnie. Ale potem zaczęło dziać się to coraz częściej. Aż w końcu nadeszło Halloween. Niby normalna rzecz, ale jednak nie aż taka. Na początku zaczęli słyszeć podobne jakieś dziwne dźwięki. Zaczęli się bać. Była noc. Nagle prąd zgasł. Wszystko zgasło wokół. Nagle wyrosły tu drzewa i pojawił się las. Oni nie wiedzieli, o co chodzi. Tak jakby nagle ich dom przyniósł się tu, lecz tak naprawdę stał tu zawsze. Jakoś dziwnie o północy zaczęły się pojawiać dziwne stworzenia. Aż w końcu nie wiadomo, co się z nimi stało. Czy zaginęli? Czy ktoś się ich porwał? Czy coś takiego? Ale ten dom jest uważany za nawiedzony. A co najważniejsze, nikt, ale to nikt, nie wchodził tam, odkąd ci państwo się wyparowali. Ale to nie wszystko. Legenda głosi, że podobno ich dusze zostały uwięzione. Jedynie tylko i wyłącznie w Halloween mogą iść i ich dusze są wolne. Ale nikt nie wie, czy to prawda. No dobra. To kim ty jesteś? Jak to kim? Jestem tym koniem z historii. Zaraz. To ty jesteś żywym? Jesteś duszą? Czy kim jesteś? Odkąd te państwo zaginęło, szwendam się tu i jeszcze nikt nie wie, dlaczego tu żyję. Nie opuszczałem tego domu od lat. I nie mam zamiaru. Aha. I uwierz mi, bardzo dawno nie widziałam żadnego konia. Dobra, to ja pójdę lepiej do pani. Nie martw się. Ten koszmar za niedługo się skończy. Brama otworzy się, kiedy będzie północ. Dzięki. Do zobaczenia za rok. Głuptasie.